chcę coś powiedzieć o komentarzach. Otóż specjalnie, znaczy widzimy, że bardzo duże jest to zainteresowanie komentarzami. I tutaj jest, no im ten więcej filmów przychodzi, jest ogromna oglądalność. I to wszystko powoduje, że jest masa komentarzy. No i wiadomo, że już zaczyna brakować czasu na notoryczne odpowiedzi na te komentarze, bo no dobrze jest czasami pisać komentarze, czasami coś tam napiszę. Natomiast generalnie tak, przynajmniej lwia część komentarzy, przynajmniej tak mi się wydaje, no to ona dotyczy właśnie takich kwestii problemowych, czy tam niebocentryzmu, czy ci, którzy się interesują albo się nie zgadzają z tym niebocentryzmem, to oni no koniecznie chcą widzieć to, tamto, jak to jest wyjaśniane, albo się nie zgadzają, no i tam jakoś argumentują, no i tak wszystko po prostu wygląda. No i też to wymaga jakiejś tam odpowiedzi, natomiast no, te odpowiedzi będą filmowe. Generalnie no nie ma już po prostu powoli czasu na to, żeby dawać tak cały czas te odpowiedzi na tych komentarzach, no bo to zajmuje bardzo dużo czasu. Ja po prostu lepiej powiem to, czy tam jakoś udokumentuję i powiem na filmach kolejnych, niż żeby po prostu pisać całymi godzinami komentarze, nie? Odpowiadać tu, dyskusję prowadzić i tak dalej, nie? Na to już nie ma czasu. Dlatego po prostu proszę się nie dziwić, że tam już nie będziemy specjalnie, coś tam zapytacie, no ja tam powiedzmy mi odpowiem. Ja już nawet parę razy pisałem, że no będą filmy kolejne, raz w tygodniu, w czwartek, no i tam będziemy starali się wszystkie te, co pamiętamy, komentarze odpowiadać. Ale z drugiej strony, no dobrze, że piszecie te komentarze, bo przynajmniej możemy kręcić następne filmy, jest tematyka, wszystko się mówicy koryguje i tak dalej, nie? To jest dobra rzecz, to jest bardzo dobry objaw. To nam się podoba, także dziękujemy. Są różne komentarze, są komentarze tematyczne pod NC oczywiście, merytoryczne, ale są też inne komentarze. W porządku. Emocjonalne. Tak, znaczy niebocentryzm generalnie jest, ja akurat mówię o niebocentryzmie, no bo najczęściej powiedzmy ja na to zwracam uwagę. Są oczywiście inne komentarze, bardzo dobre, historyczne i tak dalej. I nawet na podstawie, no na przykład ostatnio tam czytałem taki komentarz, że rzeka Reń to nie jest rzeka Ren, to jest łacińska nazwa, a to jest rzeka Ryń. O! Tak kilka razy ten komentarz się powtarzał. Tutaj ktoś jakiś... Już o tym wiemy. Już jakiś historyk, ktoś tam co dobrze grzebał, ale to bardzo dobrze ktoś grzebał. Właśnie już wyjechał z tymi rzekami, że rzeka Men, to co dzisiaj nazywamy Frankfurt nad Menem, Men to nie jest Mieńsk. O! Czy Mieńsk, jakoś tak zdążyłem przeczytać tam, nie? A więc bardzo dobrze, że ktoś to wstawia. My to spróbujemy oczywiście, w jakiś sposób byłoby bardzo powiedzieć. Skuteczne, gdyby historycy zaczęli się wypowiadać merytorycznie do tych filmów historycznych, a geodeci do tych o niebocentryzmie, na przykład do tych serii. Jeśli chodzi o nawigację po kanale, no to jest specjalna playlista już zrobiona z tymi trzema odcinkami numerowanymi NC1, NC2, NC3. I zapraszamy oczywiście stronę naukową do ujawniania się, czy ujawniania swojego stanowiska, bo i może nie wszyscy się odważą pod własnym imieniem i nazwiskiem, bo jego tytuł naukowy jest zagrożony tej osoby. Ale również jakieś wymyślone awatary i wymyślone nazwiska czy nazwy tych ników internetowych oczywiście akceptujemy do dyskusji merytorycznej. Z tym, że to jest, proszę Państwa, taki efekt psychologiczny, że inaczej osoby piszą, kiedy własną twarz pokazują na awatarze tak zwanym i własne imię i nazwisko podają, niż anonimowo. Jest co innego. Z drugiej strony, co chcemy powiedzieć jeszcze do tej wszystkich komentarzy? Mamy tutaj tych historyków, ale ja widzę, że tutaj oficjalnie historycy mają związane ręce, ponieważ oni zawsze gdzieś tam siedzą w kieszeni u kogoś, to znaczy u jakiejś instytucji. Tak samo jest z naukowcami. Ja już miałem po prostu dyskusję na temat z geodetami, takimi, którzy się nie zgadzają.
bo są tacy geodeci, którzy się zgadzają jak najbardziej, nawet powiedzą i napiszą ci komentarz, tak jak mi napisali na Vimeo, bo tam jest pod moim nazwiskiem kanał, na Vimeo, też niebocentryzm na Vimeo, to tam właśnie to mi powiedział, że dowody niebocentryzmu są niepodważalne. To jest opinia geodety zawodowego, który przepracował 30 lat, ale to też nie jest, dla mnie to nie jest żaden argument, że ktoś powiedział takie zdanie. No, bardzo dobrze, że ktoś to rozumie. Natomiast ja mam też znajomych geodetów, którzy mnie tutaj instruują i jak zorientowaliście się, że jestem zorientowany w ich problemach, ale powiedzmy, zostawmy te szczegóły na kolejne jakieś tam filmy, to jeszcze tam jeden film o geodezji zostanie tutaj w tym temacie. No, reszta to są jakieś tematy historyczne z punktu widzenia strategicznego. Czyli patrzymy na wszystkie te kwestie filmowe z punktu widzenia strategicznego, ponieważ no, niebocentryzm w tym momencie jest tematem strategicznym i on jest kluczem do rozwiązania wszystkich problemów, nawet historycznych. Jest kwiecień 2016 roku, jesteśmy na Ostrowie Tumskim przy płocie do Ogrodu Botanicznego na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, gdzie jest siedziba arcybiskupa i archidiecezji wrocławskiej, jak również wczoraj robiliśmy taki no, film z tego miejsca i też pejzaż wokół tego miejsca, a więc Wielki Uniwersytet, Wydział Teologiczny, wszystko imieniem Jana Pawła II. Kręci się tu mnóstwo osób zakonnych, ubranych, czy to zakonnic, czy księży, tak zwanych osób duchowych. I kadra naukowa cała tegoż Wydziału Teologicznego i z moich obserwacji wiem, że jesteśmy śledzeni w jakimś sensie. Czy mamy oko. Tak, oko również mam. Przez osoby w tak zwanym stanie duchownym. To jest stan. W poprzednim systemie ustroju Rzeczpospolitej podział był na stany, a więc ten stan duchowieństwa to był bardzo silny stan, majętny. I w tej chwili Kościół rzymskokatolicki posiada również bardzo dużo majątku, jak również własne zasoby akademickie. No na przykład taki wymieniony Wydział Teologiczny. Jak ustosunkowuje się do niebocentryzmu? Jak do tych piramid z pasu Oriona kosmitu? Wiemy, że Watykan ma obserwatoria w Stanach Zjednoczonych, śledzone są, znaczy obserwowane są, jak to się nazywa, obserwatorium astronomiczne. Ogromne wydatki są łożone na ten cel. Co się obserwuje? To jest pytanie. Co się obserwuje na tym niebie? Jaki system, czy, no bo dla laika, jakim ja jestem w tej kwestii, niebocentryzm, jest zero-jedynkowe właściwie równanie. Albo Kopernik, albo niebocentryzm. Czyli no, nie da się tego pogodzić. Tu też do ośrodka toruńskiego, z którym wiem, że w jaki sposób koreluje komentarze, czy Twitter, czy Facebook, gdzie Telewizja Królewska jest oczywiście pod Królewska TV obecna. I na razie ignoruje się pewne, właściwie w całości, pewne znaczy dane, generalnie. Ale zmierzam do archiwum pod Watykanem. Archiwum Watykańskie. 70 kilometrów. Tak jest. Korytarze. W którym znajdują się mapy, dokumenty z przełomu wszystkich stulecia. Wieków. Wszystkich wieków. Tak naprawdę tej naszej ery i poprzedniej ery. Być może dokumenty, które Polakom zostały zabrane. A więc my się domagamy właściwie zwrotu pewnych dokumentów, żebyśmy mogli wreszcie pokazać dowody na
co było przed rodzimowierstwem, co było przed chrztem Polski, bo przyjeżdża tu papież Franciszek, są ogromne środki ułożone na przygotowanie tego przyjazdu i całej tej Światowy Dzień Młodzieży 2016 w Krakowie w lipcu. Nomen omen zbiegającym się ze szczytem NATO, podobno też największym jak do tej pory szczytem NATO, a jest to był Układ Warszawski, pamiętamy, teraz jest NATO, a więc Warszawa i szczyt NATO w 2016 roku w lipcu, akurat łącznie z Światowym Dniem Młodzieży w Krakowie, gdzie papież Franciszek przyjedzie, to nie są przypadkowe zdarzenia i połączenie tych dwóch wydarzeń też nie jest przypadkowe. A Prawo i Sprawiedliwość, ci najwyżsi urzędnicy państwowi w tej chwili, w randze ministrów, na przykład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i całej bezpieki, chwalą się, że Polska jest przygotowana na oba zdarzenia. Z czym to jest związane? Nie? No, państwo, tak, czas leci, państwo będziecie komentować, a my będziemy robić filmy z tych różnych wydarzeń, jakich sytuacji. Generalnie chcę powiedzieć, że takie filmy strategiczne to już były, natomiast będziemy z punktu widzenia tych strategicznych filmów, czyli co jest na zewnątrz Ziemi, niebocentryzm i Armagedon. Te wszystkie filmy wymagają jakichś tam udokładnień i pewnie z tego co widzę, tam są masę komentarzy. I to wszystko będziemy tutaj filmować na kolejnych sekcjach. A lipiec się zbliża, bo to no co mamy, ta kulminacja kwiecień. W lipcu. Na razie mamy kwiecień, ale za parę tygodni to po prostu znów będą kolejne filmy, jakieś seria filmów, nakręcimy tutaj wszystko co się da. Po drodze przez te dwa tygodnie, słuchajcie, takie dwa, trzy tygodnie tam zawsze ktoś coś napisze, a my tutaj sobie zrobimy słupek, no i będziemy jechać z tematami, nie? Tak to będzie wyglądać. I to tak wygląda. To jest w ten sposób jakby współpraca z państwem na zasadzie właśnie jak to rzeczy. No generalnie ja osobiście to tak specjalnie nie staram się tutaj komentować jakichś bieżących wydarzeń. Jeżeli coś skomentuję, to ja powiem to z punktu widzenia strategicznego. To są takie, to co w tej chwili się dzieje, tam no, różne rzeczy. To są takie klocki, które są układane taktyczne. Nawet ten temat Judeo-Polonii 2020 to jest tylko temat taktyczny i nic więcej po prostu z niego nie wynika. Natomiast kwestie strategiczne, no to właśnie one są ukrywane i dlatego ja o nich mówię. I praktycznie każdy chyba ten, zauważyliście, każdy ten film, który, każdy z filmów, to mówię z punktu widzenia właśnie tego ostatecznego rozwiązania. No bo słuchajcie, to nie sztuka popychać różne rzeczy, popychać różne tematy. No i co dalej? No i jakie jest rozwiązanie? Wiecie, że największym problemem polskich patriotów to jest to, że oni nie mają koncepcji rozwiązania tych problemów, o których oni mówią. Co z tego, że ktoś tam, armia komentarzy, oni mówią, ale co oni mówią? Oni mówią od, do. Cała ta masa dezinformatorów, ale oni nie mają koncepcji rozwiązania. Co z tego, że ktoś krytykuje to i tak dalej. Nie mają wszyscy do kupy koncepcji rozwiązania. To jest najważniejsze. Koncepcja rozwiązania strategicznych problemów. Jak to zostanie rozwiązane? No i właśnie mieliśmy przed chwilą film o kosmitach właśnie. Jak kosmici po prostu trzymają po to, żeby ludzie się trzymają ten system, żeby się ludzie nie dowiedzieli, gdzie mieszkamy, co jest na zewnątrz Ziemi i inne rzeczy. Powiedzmy, zagładali tej Wielkiej Nierządnicy i Armagedon. No, to jest... No jak państwo macie dzieci szkolne na przykład, to spytajcie się, czego dzieci uczą się... szkolenie. Ja z doświadczenia wiem, że jest ogromna przepaść między tym, co my na przykład w filmach pokazujemy i o czym mówimy, a o tym, co dzieci w szkołach, no, klasówki, semestry lecą, świadectwa lecą, no, zaliczać muszą przedmioty kolejne, na przykład fizykę, na przykład historię. Za komuny łatwo było wszystko zwalić na komunistów, prawda? Że historia jest na przykład zakłamywana, historia Polski jest zakłamywana. Zwalało się wszystko na komunistów i to było proste. A dzisiaj PiS opowiada o rzekomej wolności. Gdzie jest ta wolność?
chyba od majątku narodowego jest wolność. Ja specjalnie wolności nie widzę, a zakłamań też się nie zmniejszyło, dlatego że dzieci szkolne dzisiaj mają ten sam problem, co my kiedyś, chodząc do szkoły podstawowej, że coś tu jest nie tak. To jest, nie jest spójne. Generalnie rzecz biorąc, póki jeszcze możemy kręcić te filmy, to jest dobrze. Przynajmniej z punktu widzenia ideologicznego. A jak nas zamkną, albo coś się zrobi, albo coś się stanie, tak zwane pary. Nie chcemy tego oczywiście, stoimy przed kratami, dlatego. Aha, przed no właśnie, kratą, jesteśmy a nie za. Za nami jest ten ogród botaniczny. No to słuchajcie, no to wtedy klatka będzie. Jest za nami. To będzie koniec, nie? No to ale dobra, ale na razie możemy kręcić film, a więc nie jest tak źle. Jakby się to tego. Natomiast przed nami jest hotel imieniem Jana Pawła II i tu jest problem. Do sejmików nawiążę, ponieważ. Pewna osoba zrobiła właśnie tutaj 3 tygodnie, 4 tygodnie temu Sejm Generalny Wojewódzki i ten temat na pewno będzie kontynuowany. Co, dlaczego akurat w takim hotelu wypasionym salka konferencyjna została wynajęta? Za co? Pod pasem Oriona. Tak. Najważniejsze, pod pasem Oriona. Za co? Kiedy ja mam takie kłopoty, żeby wybrać 90 zł na wynajęcie salki konferencyjnej w hotelu Wieniawa. 90 zł. To ile to musiała kosztować taka salka konferencyjna na pół dnia? Dobrze, to są już takie szczegóły, tematy. Także generalnie ja prosimy o... Ja w szczegółach, proszę pana. To są takie szczegóły, które po prostu na razie tutaj jakby nie wpływają na robienie naszych filmów. Natomiast wracając do komentarzy, to po prostu prosimy o cierpliwość. Wszystko będzie w wersji filmowej te odpowiedzi. No niestety proszę się uzbroić w cierpliwość, no po prostu nie nadążymy tego. Nawet jeżeli to jest tempo jednego filmu dziennie puszczania, to nie nadążymy z masą odpowiedzi na komentarze. Spokojnie. Komentarze są zatwierdzane. No, znaczy komentarze są zatwierdzane, to po prostu, żeby tam nie były bluzgi, żeby tam nie były te bluzgi po prostu puszczane. Także to tyle. Do następnego kawałka. A za reguły chwilę zrobimy. Komentarze, proste zasady są w zwiastunie. Zwiastunie są zasady, wrócić. Tak. Dobrze, to wszystko na Dziękujemy. Razie.